Dziękuję. Dziękuję. Proszę przewodniczącą komisji oświaty. Panie przewodniczący, szanowny radny, zgodnie z obowiązującą procedurą uchwalenia budżetu gminy Wierzbą, Komisja Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Komisji Rady Miejskiej w Wierzbonie na wspólnym posiedzeniu komisji stałej w dniu 4 grudnia 2018 roku pozytywnie zaopiniowała projekt z uwzględnieniem autopoprawki do budżetu gminy na 2019 rok. Ustalony zarządzeniem nr 929/2018 burmistrza Dzierżoń z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Dzierżoń na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi? Chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto jest za uchwaleniem budżetu gminy Dzierżoń na 2019 rok? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że za głosowało 14 radnych. Przeciw nie było nikogo i nikt się nie wstrzymał. Szanowni Państwo, przystępujemy do punktu 9. Zmiana budżetu gminy na 2018 rok. Bardzo proszę Pani Skarbnik. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, przedstawiam projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. Niewielka zmiana, zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 3666, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3666. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 42 518 854,59. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 3666. O taką kwotę zwiększa się wydatki bieżące oraz zmienia się wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 45 950 880,59. Ustęp 3 w paragrafie 2 ustęp 2 określającym plan wydatków majątkowych. Załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Dzierżgonia. Projekt tej uchwały został zaopiniowany pozytywnie na wspólnym posiedzeniu komisji. Proszę Radę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa miałby jakieś uwagi jeszcze? Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania. Kto spośród Państwa jest za przyjęciem wyżej wymienionej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty 14 głosami. Przeciw nie było nikogo. Wstrzymał. Punkt 10. Uchwalenie wydatków budżetu gminy, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Bardzo proszę Państwa. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają w 2018 roku z upływem roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 1. Ustala się plan finansowy wydatków, o którym mowa w punkcie 1 zgodnie z załącznikiem nr 2. Określa się ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2018 roku z upływem roku budżetowego określonym w załączniku nr 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji. Szczegółowo został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Proszę Radę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa miałby jeszcze jakieś uwagi w kwestii wyżej wymienionej uchwały? Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Dokończę głosowanie. Tak. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że za przyjęciem uchwały było 14 radnych, przeciw nie było, nie wstrzymał się również. Punkt 11.
Zarządzenie wyborów do organów jednostek pomocniczych w gminnej Dzierżoń. Bardzo proszę pana kierownika o zreferowanie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały Rady Miejskiej w Dzierżoniu w sprawie zarządzenia wyborów do organów wykonawczych jednostek pomocniczych w gminie Dzierżoń. Paragraf 1 ust. 1. Zarządza się wybory do organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Dzierżoń. Ustęp 2. Ustala się, że wybory wymienione w ustępie 1 odbędą się od 16 lutego do 31 marca 2019 roku. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Dzierżonia. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Projekt został pozytywnie przyjęty przez poszczególne komisje Rady Miejskiej. Bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi? Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty 14 głosami przeciw. Nie było nikogo, nikt się wstrzymał. Punkt 12. Wyrażenie zgody na sprzedaż budynku mieszkalnego wraz z gruntem i na udzielenie bonifikaty. Bardzo proszę panie kierowniku o przedstawienie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały Rady Miejskiej w Dzierżoniu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i na udzielenie bonifikaty. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i na udzielenie bonifikaty szczegółowo opisanego w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Dzierżgonia. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Również projekt uchwały został pozytywnie przyjęty przez Komisję Rady Miejskiej. Bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi w sprawie wyżej wymienionej uchwały? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty 14 głosami przeciw 0, wstrzymujących się również 0. Przechodzimy do punktu 13. Wybór kandydatury z gminy Dzierżoń na członka powiatowej Rady Rynku Pracy w Sztumie. Bardzo proszę zastępcę burmistrza pana Wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, prezentować projekt uchwały, który będzie desygnował przedstawiciela z gminy Dzierżoń do powiatowej Rady Zatrudnienia. Podczas posiedzenia połączonych komisji państwo radni taką kandydaturę zgłosiliście, dlatego w uchwale już jeszcze nazwisko. Tutaj państwo typowaliście panią burmistrz Dzierżoń i Jolantę Szewczuk. Oto treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Dzierżoniu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury przez gminę Dzierżoń na członka powiatowej Rady Rynku Pracy w Sztumie. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska uchwala co następuje. Gmina Dzierżoń zgłasza na kandydata do powiatowej Radzie Rynku Pracy w Sztumie panią Jolantę Szewczun. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Dzierżonia. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem przedstawionej uchwały przez pana wiceburmistrza? W treści przedstawionej przez pana wiceburmistrza i proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty 14 głosami, 0 przeciwnych oraz 0 wstrzymujących się. Przechodzimy do punktu 14. Podwyższenie kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i Domu na lata 2019-2023. Bardzo proszę panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, przedstawiam projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Paragraf pierwszy podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w artykule 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w celu udzielenia wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom i rodzinom wymienionym w uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowionego Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 31/314/2014 Rady Miejskiej w Dzierżgoniu z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych Wieloletnim Programem Wspierania Finansowego Gmin w zakresie dożywiania, pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Dzierżgonia. Paragraf czwarty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Szanowni Państwo, ta uchwała została pozytywnie zaopiniowana na posiedzeniu Komisji Stałych, w związku z czym bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi, pytania? Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały przedstawionego przez Panią Dyrektor? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięciu odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty 14 głosami. Przeciw było 0, wstrzymało się również 0. Punkt 15. Określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych Wieloletnim Rządowym Programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Bardzo proszę, Pani Dyrektor. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, przedstawiam projekt uchwały. Paragraf pierwszy. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków za udzielone wsparcie w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód osoby w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w artykule 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 31/315/2014 Rady Miejskiej w Dzierżgoniu z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Dzierżgonia. Paragraf czwarty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Szanowni Państwo, ta uchwała również została pozytywnie zaopiniowana na posiedzeniu z Komisji Stałych, w związku z czym proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu przedstawionego przez Panią Dyrektor? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że za przyjęciem projektu uchwały było 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się również 0 radnych. Przechodzimy do punktu 16. Przyjęcie Wieloletniego Programu Osłonowego Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Ponownie Panią Dyrektor prosimy o zatwierdzenie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, przedstawiam projekt uchwały. Paragraf pierwszy. Uchwala się program osłonowy Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 31 łamane na 14 Rady Miejskiej w Dzierżgoniu z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Dzierżgonia. Paragraf czwarty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Szanowni Państwo, pozwolicie, że załącznika do niniejszej uchwały nie będę czytała, ponieważ został on szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Stałych i również została ta uchwała pozytywnie zaopiniowana, w związku z czym proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę. Zatem przystępujemy po raz kolejny do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały przedstawionego przez panią dyrektor? Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciwny? Przewodniczący. Może przeciwny. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że za przyjęciem projektu uchwały było 14 radnych. Przeciw, nie było radnych głosującym oraz nikt się nie wstrzymał. Przechodzimy do punktu 17. Czy Państwo życzą sobie przerwy? Tak. To proponuję jeszcze tą jedną, ten jeden projekt uchwały i wtedy ogłosimy 5-minutową przerwę. Punkt 17. Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Dzierżgoń na rok 2019. Bardzo proszę, pani dyrektor. Panie przewodniczący, szanowni państwo, przedstawiam projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Dzierżgoń na rok 2019. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Dzierżgoń na rok 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Dzierżgonia. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni państwo, załącznikiem do tej uchwały jest program, który również został państwu szczegółowo przedstawiony na posiedzeniu Komisji Stałych. Jeżeli są jakieś dodatkowe pytania, to bardzo proszę. Jeżeli nie, to proszę o pozytywne, o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały przez panią dyrektor? Bardzo proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Stwierdzam, a kto przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że za przyjęciem projektu uchwały było 14 radnych. Przeciw 0, wstrzymał się 0. Szanowni państwo, ogłaszam 10-minutową przerwę.